Ten krótki filmik będzie się nazywał Trump i WHO, czyli World Health Organization. Trump wykazał się po raz już któryś znakomitym instynktem politycznym i zacząłem znowu wierzyć, że on może wygrać te wybory, bo do niedawna to trochę miałem wrażenie, że ten COVID go jednak przygniotł. To jest bardzo dobry pomysł, raz, żeby ukarać WHO, bo to jest spójne z tym, co Trump do tej pory głosił, czyli sceptycyzmu daleko posuniętego wobec organizacji międzynarodowych, którym się wydaje, że są rządami, jakimiś nadrządami. Mamy tu koherentny obraz, że sprzeciw wobec Unii Europejskiej, wobec ONZ-u przede wszystkim, tych ich szaleńczych planów, pact on migration itd. itd. Tak to po prostu wygląda. Dlatego ten instynkt jest dobry, to jest spójne z tym, co on do tej pory powiedział. I to jest też prawda, bo rzeczywiście ta organizacja w naszych czasach jest coś takiego, to pani Marguerite Peters o tym ładnie mówi, francuska taka powiązana z kościołem, ale generalnie obiektywna intelektualistka, która wskazuje na to, że organizacje międzynarodowe coraz bardziej chcą pełnić rolę rządów światowych albo takich podrządków światowych i trochę im odbija generalnie. Na przykład mimo sprzeciwu niektórych państw ONZ i tak klepie niektóre zarządzenia, rezolucje itd. Mimo że na były obrady były sprzeciwy, a i tak to jakoś idzie, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. No nie, tak nie może być. Także. Po pierwsze, ja się zgadzam z tym, że należy przykrócić troszkę skrzydła organizacjom międzynarodowym, żeby sobie nie myślały, tak jak Trump to robi. Komisarz unijny czeka, aż ambasador Bułgarii się pojawi przed Trumpem. Bardzo słusznie, dlatego że to jest aż państwo, a to jest tylko organizacja międzynarodowa, więc niech sobie czekają. Tak powinno być. Nienormalne jest odwrotnie. Więc to jest spójne i zacząłem wierzyć, że on znowu wygra, co jest dobrą wiadomością dla Polski i tak dalej. Dlatego, że Trump musi tylko troszkę na nas poszczekać za pomocą Pompeo, żeby Żydzi się odczepili, a więc druga kadencja i będzie spokój. Gazoport, obecność amerykańska w Polsce militarna i tak dalej. To jest dobra wiadomość dla Polski, że Trump dobrze to odkręcił, tą sprawę z COVID-em. Tak się przynajmniej wydaje.